No jestem na Wilkowie. Widać, że jakieś tam drobnica chodzi. Woda bardzo brudna. Ma zapach jakiś taki trochę bardziej, powiedziałbym, gnojowicowy niż jakichś chemikali. Nie widać ataków ryb, ale bardzo brudna woda jest. Drobna ryba chodzi. Gdzieś po tych widzę tam po nurcikach gdzieś coś chodzi, nie? Nie wiem, ataku bolenia nie widziałem. Taka martwa ta woda się wydaje faktycznie, chociaż mówię, są te drobne ryby, o tam nawet widać jak nurciki jak odchodzą i coś tam chodzi, nie? Coś jak byłem na drugiej stronie też spłoszyłem. O, nawet teraz widać jak te ryby odchodzą, także stężenie pewnie tutaj tych całkiem brudów coś, no to nie jest jakieś takie straszne, nie? O, tu jestem teraz, to nawet może się wydawać, że ona jest jakaś czysta, ale to nie jest czysta. Jeszcze tydzień temu ona była, tydzień to może przesadzam, ale była znacznie czystsza. Tu widać o w spokojnej wodzie, że są krążki, normalnie ryba chodzi, nie? Nie widzę nic padniętego. Tam w kamieniach na drugim brzegu jest brzana, ale to jest raczej brzana, która już dawno gdzieś tam wyrzucona była i taka jest wyschnięta ta brzana. Ponad 60 centymetrów. Jakichś takich padłych ryb nie widzę, żeby tam były jakieś padłe ryby. Akurat tutaj na tej główce, nie? Chociaż tu coś widzę jest w wodzie, ale co to jest? Czy to jest ryba? Tak, to jest mały szczupak. No właśnie, to jest ciężko powiedzieć. A nie, już widzę też następną rybę, więc to coś jest na rzeczy. Tu jest mały szczupak i proszę bardzo, tam jest wielki szczupak. To jest ryba. Ojej! A, i tutaj mamy też, to jest płoć. Olbrzymia płoć padnięta. Tak, tutaj widać ile ryb jest padniętych. O, tutaj widać. Tak, to są kiełbie, krąpie. To jest chyba jazgarz lub mały sandacz. Tak, mogą to być też okonie małe. Ukleje, kiełb, malutki kiełbik. O, malutki kiełbik. No i teraz niestety tutaj ta wielka płoć, o której mówię. Tu mamy bolenia. Boleń taki 35 padnięty. No, a tu jest szczupak, ogromna ryba. Myślę, że to jest ryba ponad 80. Czyli jednak. A mówili, że nie. Masakra. Masakra. Co tu mamy? Nie wiem, co to jest za ryba. No nie, no to jest, tu jest boleń znowu. Już bez głowy. A co my mamy tutaj? Chyba sum to jest. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Prawdę mówiąc, to obrzydzenie bierze, co tu się dzieje w tej wodzie. Tak, tu mamy wielką płoć następną. Wielka płoć. Tu jakaś uklejka. Tak, czuć tą wodę normalnie rybą, padniętą rybą. To jest kataklizm ogromny. Co my tu mamy? Szczupak. Kolejny szczupak. O proszę, to jest taka ryba 60. O ludzie. Tak, to są miejsca, na których widzieliście liczne filmy, na których złowiliśmy bardzo dużo boleni. Brak słów po prostu, co tutaj się dzieje w tej chwili. Pewnie jakbym zaczął chodzić, to znajdę dużo, dużo więcej tego typu rzeczy. To ręce opadają i jest generalnie cisza, nikt o tym za dużo nie mówi. To jest chore. Jestem na jednej przypadkowej główce, zajechałem, żeby sprawdzić, bo słyszałem tematy, że nic się nie wydarzyło. Jak widać, to nieprawda. Wydarzyło się i to bardzo poważnie. Jest u nas najwyraźniej też jest ewidentnie sporo padniętych ryb. Zresztą sami widzieliście, jakie ryby. O ludzie.
Ale numer. Zobaczę jeszcze na następnej główce.